wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym z tego miejsca powitać Jego Ekscelencję księdza biskupa Tadeusza Pieronka. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście. To gdzie? O, co zrobić? A teraz? Słychać? Nie. Ojej. A z tego? To co się dzieje? Słychać? Teraz słychać? Nie. Już tutaj sprawdzimy. Dajcie to tam może. Może na ziemię. Dajcie na ziemię, dziewczyny. Dajcie na ziemię. A teraz słychać? Jeszcze nie słychać? Tak, z tyłu. Bardzo proszę o wyłączenie komórek. Chciałabym przypomnieć. I jeszcze raz gromkie brawa dla naszego gościa. Tak znamy. Szanowni Państwo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i chciałabym przypomnieć, że spotykamy się tak jak zwykle, wiele osób już było w ramach takiej inicjatywy klubów obywatelskich i spotykamy się cyklicznie co jakiś czas, raz na kwartał takie kluby obywatelskie się odbywają. Ja bardzo się cieszę, że widzę tak wiele osób, cieszę się, że zależy Wam na tym, żeby żyć w kraju, w którym panuje demokracja, w kraju, w którym możemy dążyć do swojego celu. I wiele się nam nie podoba, ale dobrze, że się spotykamy i o tym dyskutujemy, bo to jest niezwykle ważne, aby się spotykać, aby razem rozmawiać. I dzisiaj mamy bardzo znamienitego gościa, który nam opowie wiele o wolności, o demokracji i oddaję głos osobie prowadzącej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja z tego miejsca Państwa przywitam serdecznie na kolejnym klubie obywatelskim. Ksiądz biskup Tadeusz Pieronek jest naszym wyjątkowym gościem. Spotkania w ramach klubów obywatelskich zainicjowała po prostu właśnie pani poseł Małgorzata Pępek, którą wszyscy chyba tutaj znamy i chciałabym ją też powitać, żeby Państwo ją powitali. Jako że nasze kluby to nie monolog, a dyskusja, zapraszam Państwa do czynnego udziału w rozmowie o Polsce i Polakach. Ksiądz biskup przygotował sobie temat, od którego chcielibyśmy dzisiaj zacząć. Jest to wolność i prawda w społeczeństwie pluralistycznym. Proszę księdza biskupa o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy mogę siedzieć, czy mam stać. Oczywiście. Jestem słyszalny. Proszę Państwa, proponuję taki tekst, który dotyczy absolutnych podstaw współżycia między ludźmi w społeczeństwie pluralistycznym. Jeżeli nie rozumiemy, dlaczego to jest podstawowy temat, to posłuchajmy. W Polsce po zmianach ustrojowych w 1989 roku środowiska liberalne i katolickie weszły w spór, który wynika z odmiennych koncepcji antropologicznych, a w związku z tym innego pojmowania wolności i prawdy. Punktem wyjścia była prawda, która domagała się wolności, albo wolność, która nie była osiągalna bez prawdy.
Zniewolone społeczeństwo lat PRL-u w sferze materialnej odczuwało biedę, a w sferze duchowej głębokie upokorzenie z powodu odcinania go od prawdy, czemu służyła prewencyjna cenzura i propaganda. Dokąd chodziło o przełamanie zaklętego muru dostępu do wolności i prawdy, nikt nie pytał, do jakiego kręgu ktoś należy. Nie było sporu, o jaką wolność i o jaką prawdę chodzi. Symbolem tej sytuacji może być zbratanie, jakie miało miejsce w okresie stanu wojennego między Kościołem a światem kultury, owocujące udostępnieniem budynków sakralnych dla spektakli teatralnych. Sytuacja uległa zmianie, kiedy otwarł się dostęp do prawdy, bo pojawiła się wolność. Dramatem tamtych czasów był kompletny brak przygotowania zarówno ze strony tracących władzę, jak i tych, którzy ją przejęli, do ukazania prawdy i do przyznania wszystkim właściwej wolności. Ten dramat ucieleśnił się w przedziwnej historii polskiej lustracji, w jakiejś mierze trwa ona do dziś. Okazało się, że łatwo było żądać prawdy, kiedy była ona zabroniona, i łatwo było domagać się wolności, kiedy wszystkie jej przejawy były krępowane. Te pojęcia były kojarzone z demokracją, a ta z kolei postrzegana zbyt abstrakcyjnie nie przekładała się łatwo na ustrojowe formy państwa, na instytucje i procedury demokratyczne, które strzegłyby prawdy i wolności. Kiedy bariery zostały obalone, pojawił się poważny problem określenia i przyjęcia do świadomości nowych rozwiązań i ich konsekwencji. Ci, którzy stali się wolni, uznali za stosowne skorzystać z wolności i określić, jak rozumieją prawdę. Obydwa pojęcia są od siebie zależne. Bardzo szybko okazało się, że konieczność opowiedzenia się w konkretnych sytuacjach za prawdą prowadzi do ograniczenia wolności, zaś nieskrępowane korzystanie z wolności stoi w kolizji z prawdą. Pojawiło się zjawisko znane dobrze w czasach komunizmu, że ludzie, posługując się identycznymi terminami, rozumieli je zupełnie inaczej, co sprawiło, że ta współczesna wieża Babel, swoiste pomieszanie języków, uniemożliwiło wspólne działania w kształtowaniu nowoczesnych struktur, instytucji, procedur nowego państwa, które, a co do tego wszyscy byli zgodni, powinno być demokratycznym państwem prawa. Sporów o prawdę i wolność było od początku III Rzeczpospolitej wiele. W tych sporach ujawniała się zasadnicza różnica w pojmowaniu wartości, co jest równoznaczne z pojmowaniem prawdy. Najogólniej rzecz ujmując, politycznie były to spory między lewicą a prawicą, w rzeczy samej spory o charakterze światopoglądowym, odwołujące się do odmiennej antropologii. W polskiej sytuacji dużą rolę w tym sporze odgrywał Kościół katolicki, który, tak się wydaje, jako pierwszy dostrzegł jego fundament antropologiczny. Chociaż dość często mówiło się wówczas, z pewnym uproszczeniem, że chodzi tu o walkę z Kościołem i religią. W większościowym, demokratycznym głosowaniu, stanowieniu prawa w ujęciu liberalnym nie chodzi o nic innego, jak tylko o wyłonienie większości, której mniejszość musi się podporządkować.
Nie chodzi w nim także o prawdę, lecz o procedury. Państwo demokratyczne rezygnuje z określenia tego, co jest prawdą i rezygnuje z narzucania jakiejkolwiek prawdy uznawanej przez część obywateli wszystkim innym, bo uważa, że to narusza ich wolność ich sumienia. Kardynał Józef Ratzinger, jeszcze nie jako papież, ale teolog, uważa, że, cytuję, dlatego wszelka próba narzucenia wszystkim prawdy, którą jedynie grupa obywateli uznaje za prawdę, jawi się jako próba zniewolenia sumień. Pojęcie prawdy połączyło się z pojęciem nietolerancji i postaw antydemokratycznych. Koniec cytatu. Odwołując się do myśli liberalnej Mila i jego kontynuatorów, uznających tradycyjną kulturę opartą na wartościach absolutnych, za źródło nietolerancji można dodać, uznających tradycyjną kulturę opartą na wartościach absolutnych, za źródło nietolerancji można dojść do wniosku, że, tu znów Ratzinger, prowadzi to w konsekwencji do uznania samej prawdy za źródło represyjności. Mówi dalej, prawda nie jest dobrem publicznym, lecz dobrem prywatnym, bądź dobrem tej czy innej grupy, co oznacza, że właśnie nie dobrem całej społeczności. Innymi słowy, nowoczesne pojęcie demokracji wydaje się nierozdzielnie związane z relatywizmem. Relatywizm zaś jawi się jako właściwy grunt wolności, w tym również gwarant jej sedna, które stanowi wolność w sprawach wiary i sumienia. Tego rodzaju nastawienie wszyscy uznajemy dziś za całkowicie zrozumiałe i przekonujące. Słowa kardynała odnoszą się do dzisiejszej demokracji, która mimo, że jest właśnie tak formalna, daje gwarancję wolności w sprawach wiary i sumienia. Kościół jednak domaga się od demokracji czegoś więcej. Nie godzi się na to, że o prawdzie decyduje większość, czy też, że prawda się zmienia w zależności od zmiennej równowagi politycznej. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. To ciągle są stwierdzenia kardynała Ratzingera. Jeżeli w odpowiedzi na stanowisko Kościoła środowiska liberalne nie mają zamiaru wskazywać niezmiennych wartości, na których powinna się wspierać autentyczna demokracja, to powinien to zrobić Kościół, który się o nie upomina. Pozbawienie ludzi ich praw, proszę dobrze sobie zapamiętać to, co czytam, pozbawienie ludzi ich praw nigdy nie może się stać treścią prawa i nigdy nie może być treścią wolności. Już wszystko byłoby w porządku, gdyby nie istotna rozbieżność między religijnym punktem widzenia a relatywistycznym liberalizmem we wskazaniu ostatecznego źródła praw człowieka. W świetle wiary prawa te są człowiekowi raz na zawsze dane przez Stwórcę wraz z jego naturą i godnością, a więc są niezmienne. Zaś według liberalizmu są mu one nadane przez państwo, a więc nie mają charakteru bezwzględnego, bo tak jak mu zostały dane dzięki większości, która się za nimi opowiedziała, tak również
przy zaistnieniu większości przeciwnej tym prawom mogą mu zostać odebrane. Spór zatem trwa i nie sądzę, by któraś ze stron była skłonna zmienić swoje stanowisko. Jeżeli jednak nie można doprowadzić do zgodności poglądów, to należy szukać takich rozwiązań, które nie będąc sprzeczne z zasadami, pozwalają jednak na zgodne z nimi życie, także i w społeczeństwie pluralistycznym. Nie ma żadnych powodów, by ludzie wierzący z powodu systemu demokracji, w jakim żyją, musieli się wyrzekać i odżegnywać od jakiejkolwiek wartości, które mają charakter ogólnoludzki, czy także od jakiejkolwiek prawdy i zasad o charakterze ściśle religijnym. Od jakiejkolwiek wartości chrześcijańskiej. Wolność jednostki gwarantowana, przynajmniej teoretycznie, przez demokratyczne państwo prawa pozwala im wyznawać i pielęgnować te wartości w życiu prywatnym, a także w życiu wspólnoty religijnej, do której są należą. Problem pojawia się tam, gdzie chodzi o ich obecność w życiu publicznym. Jak wskazuje praktyka chociażby demokratycznych państw europejskich, obecność elementów religijnych w życiu publicznym jest regulowana głównie dwoma sposobami. Ze strony państwa ustawodawstwem wyznaniowym, zaś ze strony wspólnot religijnych świadectwem wiary i postaw religijnych. Już kończę. Uchwalenie Konstytucji w 1997 roku i ratyfikacja Konkordatu w 1998 praktycznie zamknęła okres zmagania się w Polsce religii z liberalizmem i doprowadziły do spokoju przerwanego od czasu do czasu, zwłaszcza w okresach kampanii wyborczych. Niewątpliwym osiągnięciem zaledwie 25 lat polskiej demokracji jest głębokie przekonanie Kościoła katolickiego, że szkodliwa idea państwa wyznaniowego już nie powróci i że istnieje możliwość takiego ułożenia się z demokratycznym państwem liberalnym, które zapewni Kościołowi swobodne wykonywanie jego misji, a wiernym swobody religijne wszelkie. To jest ten wstęp, który chciałem przytoczyć, mający moim zdaniem kapitalne znaczenie, bo oczywiście patrząc na to, co się w polityce dzieje, można odnieść wrażenie, że ciągle trwa walka o jakieś ułożenie się tych dwóch nurtów, z których jeden jest zbudowany na antropologii chrześcijańskiej, a drugi jest zbudowany na wolności bez odpowiedzialności. Okazuje się, że to jest możliwe. Tylko każdy z nas indywidualnie musi być na tyle tolerancyjny, musi przede wszystkim mieć swoją tożsamość i trzymać się tej tożsamości, a innym nie negować ich tożsamości, jakąkolwiek ona by była. Dlaczego tak jest? Wystarczy przeczytać jeden z najkrótszych dokumentów Soboru Watykańskiego II, to jest Deklaracja o Wolności Religijnej. Fantastyczny dokument. W pewnym sensie obalający tradycje chrześcijańskie, które nie były zgodne z nauką Kościoła. Przecież Chrystus nie nakazał nikomu i nie pozwolił nikomu nauczać mieczem. Nie pozwolił nikomu używać przemocy, nawet psychicznej, do tego, żeby kogoś nawrócić. Nawrócenie czy przyjęcie Chrystusa jako Boga i Zbawcy ma wartość tylko wtedy, kiedy jest dobrowolne, kiedy z przekonania i z wiary, jaką rozwijamy w sobie, umacniamy się w tej drodze, którą nam Bóg wskazał. My teraz możemy przystąpić do dyskusji. Ja nie wiem, czy mam
ciągnąć ten temat, który był mi zadany, o Polskę. Polska 2017, zagrożenia i wyzwania. To jest ogromnie szeroki temat. Ja przyniosłem tutaj, powiem Państwu, że ja od 18 lat kieruję takimi, organizuję jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego międzynarodowe konferencje pod tytułem Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej. Na przestrzeni tych 18 lat zastanawialiśmy się w różnych grupach międzynarodowych nad tym, co dobre, a co złe w tej Unii Europejskiej i co należy zrobić naszym zdaniem, żeby było lepiej. Nie żeby było gorzej, tylko żeby było lepiej. Ja mam tutaj dwa zeszyty. Jeden to jest po angielsku i po polsku. Chrześcijańskie oczekiwania wobec kształtu Europy. I drugi zeszyt, to jest pokłosie tych konferencji roczne. Solidarność europejska. W tym zeszycie o Solidarności Europejskiej jest odpowiedź na to, z czym Polska ma dzisiaj kłopot. Bo ma te kłopoty z różnych źródeł wynikające. Przede wszystkim ze światowej sytuacji, jaka istnieje. Bo jesteśmy dzisiaj zagrożeni wojną. I to wojną o niewyobrażalnych skutkach. Mamy te miejsca bólu i wojny w Syrii. Mamy państwo islamskie i ISIS. Mamy różne rejony. Korea Północna, zagrożenia są w tej chwili tak wielkie, że mogą spowodować nową wojnę światową, która byłaby straszliwym kataklizmem dla świata. W pewnym sensie wszystkie te problemy, które ma Polska, one mają charakter globalny. Także te sprawy, te kłopoty, które ma Europa, są naszymi kłopotami. I te kłopoty można streścić w ten sposób, że one dotyczą po pierwsze bezpieczeństwa zewnętrznego. To jest kwestia wojny i podziałów wszelkiego rodzaju, które nam grożą i musimy się z nimi zmierzyć. Bezpieczeństwo. Drugi temat to są zagrożenia, które są także wyzwaniami. No to jest wędrówka ludów. To są uchodźcy i, żebym się tu znów nie powiem, migranci i uchodźcy. To jest tam, te określenia są albo ogólne, albo szczegółowe, bo uchodźca to jest ten, który ucieka przed wojną, a migrant to jest ten, który szuka pracy, lepszej pracy. I to są już cyfry idące w miliony. I problem z nim, z rozwiązaniem tych problemów, tej sprawy jest bardzo wielki. Mamy zagrożenia energetyczne. To jest oczywiście kwestia ocieplenia, ale także korzystania ze źródeł energii, które są, nie boję się tego powiedzieć, upolitycznione. Zakręca się kurek, bo się mi tam ten kraj nie podoba. Rządzą nami ci, którzy mają kartele, mają wielkie pieniądze i bardzo często rządy poszczególnych krajów nie mają nic do powiedzenia w tej sprawie. I to jest dowód na to, że nie ma solidarności. Bo te sprawy można by rozstrzygnąć, można by się z nimi jakoś uporać, gdyby była solidarność międzynarodowa. Nie mówię, to dotyczy także i Polski, bo przecież wiadomo, jesteśmy krajem członkowskim o pełnych prawach w Unii Europejskiej. Czyli jest to 27 państw. Ale ta solidarność ma jeszcze szersze,
szerszy zasięg w ramach NATO, czyli militarnej wspólnoty narodów, która powstała przede wszystkim dla obrony tak zwanego wolnego świata. Jest otwarta na inne kraje, o ile wiem, w tej chwili poczyniono dosyć dalekie kroki w kierunku przyjęcia Czarnogóry, no to jest niewielkie, ale Gruzji i tych krajów, które już są bardzo blisko Rosji. Turcja się załamała, coś trzeba robić. My boimy się problemów na wschodniej granicy przez nielegalne zajęcie Krymu, który jakby nie było według prawa międzynarodowego, jest przecież ukraińskim. Podarowali, a teraz sobie zabrali, no nie wiadomo po co. A wywołując w ten sposób bardzo wielkie kłopoty na scenie międzynarodowej. No, kwestia gospodarki w sprawie zwłaszcza energetycznej. My się boimy tego północnego gazociągu czy ropociągu. No dlatego, że nas omija, ale co się okazało, że już przez kilka lat Europa zaczęła się, poszła po rozum do głowy i na przykład już 45% energii Ukraina czerpie z Zachodu, przez Czechosłowację, przez inne gazociągi, prawda. Jest tych problemów bardzo dużo i myślę, że sygnalizuje to tylko, żeby Państwu nie robić jakichś wykładów szczegółowych, bo się na to mi nie stać. Chcę tylko zasygnalizować problem i będziemy rozmawiać bezpośrednio. No jest kwestia Polski. Kwestia Polski specyficzna, bo Państwo deklaruje się tym członkiem Unii Europejskiej, a robi wiele takich jakichś spraw, które wskazywałyby na to, że chcą z tej Unii wyjść. Ale w każdym razie oni chcieliby być, ale chcieliby tak, żeby rządzić tym. Mają rządy, ale udział w rządzie ma Europą, ma każdy kraj, który ją reprezentuje. Oczywiście, jeżeli to jest Francja, jeżeli to była Wielka Brytania, Niemcy, no potęgi gospodarcze i polityczne, no to ci mniejsi, chcąc doskoczyć, żeby mieć coś do powiedzenia, muszą się zachowywać tak, żeby się to udało. Więc ja w Polsce w tej chwili nie chcę się wypowiadać politycznie, bo uważam, że często myli się dwie rzeczy. Że ksiądz nie powinien mówić o polityce, a cokolwiek powie z punktu widzenia moralnego, etycznego, to się kwalifikuje jako wtrącanie się do polityki. No przepraszam bardzo. Polityka jest definiowana na dwa sposoby, a może powiedziałbym na trzy. Tych definicji pewnie jest ze 200. Ale polityka w znaczeniu ogólnym to jest roztropna troska o dobro wspólne. Nie wolno się wymawiać od takiej polityki. Wszyscy, i żołnierze, i rząd, i Kościół, i ktokolwiek, mają prawo być po uszy w tej polityce. Znaczy, każdy z nas politykuje, dbając o dobro wspólne. Polityka w znaczeniu takim ściślejszym, drugie znaczenie, to jest dochodzenie do władzy, czy walka o władzę, zdobycie tej władzy, sprawowanie tej władzy i przekazanie tej władzy komuś innemu. W ten rejon, ja mówię ze swojej pozycji, ten rejon jest wyłączony od nauczania Kościoła. To nas nie obchodzi. Nie powinno obchodzić.
A jeżeli obchodzi, to przyznam się, że miałem satysfakcję, kiedy jedna z kobiet pod Krakowem, słysząc politykę Zambony, powiedziała: proszę księdza, przepraszam bardzo, to nie jest miejsce na politykę. Myśmy przyszli tu słuchać Ewangelii. Jeżeli się komuś te pojęcia mylą, no to można ich nazwać pomylonymi. To jest bardzo jasne. Usiłuję się tłumaczyć to tym, że trzeba się wypowiadać, bo zawsze się znajdzie jakiś tekst, zawsze się znajdzie jakiś pretekst, żeby powiedzieć, trzeba to robić. Są rozgłośnie, które to robią dzień po dniu i mówią, że czynią dobrze. Mówią, że czynią dobrze. Ja mam co do tego bardzo poważne wątpliwości, bo szanse, jakie były dla tej rozgłośni, były wielkie. I można było naprawdę stworzyć ośrodek fantastycznej ewangelizacji. Ale jeżeli do szklanki herbaty wleje się łyżeczkę trucizny, to ona już nie jest wodą czy herbatą. Przepraszam. I jeszcze jest jedna definicja polityki, którą usłyszałem w wywiadzie z panem Brzezińskim, świętej pamięci, niedawno zmarłym, pytany przez panią Zalewską: a jak pan definiuje politykę? A on mówi: polityka dla mnie, a jest autorytet światowy w polityce. To jest taka troska wszystkich o to, żeby nam było dobrze i ciągle lepiej, ale troska, która jest troską przestrzegającą moralność. Moralnie. Polityka musi być moralna. Od czasów dość dawnych mówi się, że nie. Ale to jest, weźmy to pod uwagę, że jeżeli polityce polityka stara się być skuteczną, tylko skuteczną, przede wszystkim skuteczną, no to nie będzie zachowywać zasad moralnych, nawet tych podstawowych. No i wtedy mamy różnych dyktatorów, różnych ludzi, którzy są mądrzejsi od Pana Boga, którzy powołują się na przeróżne elementy demokracji, mówiąc, że jeżeli ktoś wygrał przez 35% obywateli, to jest to głos narodu. Części narodu tak, ale to nie jest większość konstytucyjna. To jest większość liczebna, znaczy większość po prostu. Spór o większość, to właśnie w tym tekście, który przeczytałem, jest bardzo ważny, dlatego że gdybyśmy chcieli uchwalać normy postępowania większością osób, większością w głosowaniu, to moralności nie byłoby w ogóle. I tu przechodzę na przykład do takiego, chcę to zilustrować czymś takim, że w momencie, kiedy napędzono ludziom strachu w Europie, a zwłaszcza w Polsce i w innych jeszcze krajach europejskich, strachu przed uchodźcami, to wyrzekamy się wszelkiej moralności. Wyrzekamy się chrześcijaństwa. Mając w świadomości to, że myśmy zawsze byli wspomagani przez wiele, wiele narodów, przynajmniej przez 3 wieki. I to nie byli uchodźcy, to byli migranci. Dla chleba, panie. Dla chleba. I także
Dzisiaj, jeżeli ktoś mówi, że nie przyjmie nikogo, bo nas, bo przywiozą choroby, bo odbiorą nam pracę i po trzecie przyjdą terroryści i wyzabijają nas. Gdzie tu jest chrześcijaństwo? A są takie rozwiązania, że tych biednych ludzi, wśród których no, oczywiście znajdzie się czasem taki czy owaki, tym bardziej, że ta propaganda radykalnego islamu prowadzi walkę bezpośrednią, niszczy ludzi, to jest ich cel, niszczyć kulturę zachodnią, niszczyć ludzi, wystrzelać wszystkich, wytruć. Ale to jest pewna rak islamu, niewątpliwie. Choć w islamie, w samym Koranie są te ugrupowania islamskie, które się odżegnują od tego. Przecież pamiętamy, że islam w Europie dobrze się miał, sięgnął aż prawie po Brukselę. No i dawał wolność chrześcijanom. Dawał wolność chrześcijanom. Co prawda chodziło mu o pieniądze, czyli o podatki. Ale nie mordował ich. Więc nie wyrzekajmy się sumienia chrześcijańskiego. Co jeszcze? No jeżeli o Polskę chodzi. No to jest rewolucja totalna. Bo jeżeli ustawą zmienia się konstytucję, to można wszystko zrobić. I się to systematycznie robi. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że są to działania niemoralne. Niemoralne. Politycznie można wszystko usprawiedliwić, jak się odrzuci zasady, które nas wiążą w sumieniu. Jak ktoś chce dojść do władzy po trupach, to dojdzie. Ale jeżeli się ktoś jeszcze w tym powołuje na to, że to jest państwo demokratyczne, państwo prawa, no to ja niczego nie rozumiem. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Wiele znamy te wszystkie przypadki, które się krytykuje, których strona tworząca to broni. Argumentem najśmieszniejszym dla mnie i nieprawdziwym jest to, że wyście też tak robili. Jeżeli oni robili źle, to ja mam prawo robić także źle? To jest tworzenie nowej moralności społecznej? Jak to było zło i to jest zło, to każdy na swoją odpowiedzialność powinien się z tego wywiązać i nie czynić, nie dodawać zła do zła. To nie jest żaden argument. Jak widzisz, że ktoś czyni źle, rób dobrze, popraw to. Co jeszcze? No może wyjdzie sprawa dalej. No. Są. Zobaczymy, co będzie, bo obietnice były wielkie. To jest zrozumiałe, bo w kampanii wyborczej obiecuje się gruszki na wierzbie. No ale są pewne zobowiązania, które powinny być podjęte. Myślę, że jeżeli chodzi o Kościół, sprawa ochrony życia, sprawa deklaracji o, to może się panie będą obruszać na to, deklaracji o przemocy w rodzinie, która jest absolutnie zbójecka. Dlatego, że jej założeniem jest to było zresztą w tym, co czytałem, że
źródłem przemocy są tradycyjne związki. I to jest pierwsza przyczyna zła w rodzinie, zwłaszcza dla kobiet. I w trzech punktach tej deklaracji jest powiedziane, że to jest obowiązek państwa niszczyć te związki. Oczywiście trzeba to nie czytać, dlatego że no wiadomo, że według dzisiejszych standardów zachodnich, kobieta zachodnich, światowych, kobieta nie rodzi, tylko reprodukuje. No. Język się zmienił. To jest gdzieś tam tysiące, dziesiątki tysięcy przypadków takich, które można nazwać kupnem dziecka różnymi drogami, przez różnych ludzi, którzy nie mają do tego naturalnego prawa. Myślę, że najważniejszą sprawą jest to, że społeczeństwo polskie jest bardzo głęboko podzielone i że trzeba wziąć się za tę sprawę i zaproponować, co my mamy robić. Oczywiście zło trzeba piętnować, ale może nie tyle osądzać, ile starać się dogadać. Ja wielokrotnie próbowałem w różnych gronach rozmawiać. No okazuje się, że nie ma jak. Nie ma metody dialogu, bo każdy upiera się przy swoim. I to nawet na takiej zasadzie nie, bo nie i to wystarczy. I jeżeli pojawi się jakiś problem, proszę zauważyć to, komentarze, które się pojawiają w tym dniu czy następnym dniu, są podyktowane. Nikt nie ma, nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby pomyśleć i powiedzieć trochę inaczej. No bo zejdzie z linii, prawda? Jesteśmy niewątpliwie niewolnikami mediów. Media to jest piękna rzecz, ale to jest tak jak nóż, można nim kroić chleb i można zabić. Używajmy tego noża do chleba, a nie w inny sposób. To może tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Szanowni Państwo, ja zachęcam do dyskusji. Dyskusja na pewno będzie długa, ponieważ nie możemy dopuścić do łamania prawa w naszym kraju. Demokracja nie może być spychana na margines. Musimy o tym dyskutować otwarcie i szczerze. I bardzo się cieszę, że takie spotkanie jest. Jest mi niezmiernie miło, że się spotykamy i że rozmawiamy właśnie tu, lokalnie, bo tu są prawdziwe problemy i proszę mnie dobrze rozumieć, bo nie ma podziału na opcje polityczne. My jesteśmy jednym narodem i musimy razem współdziałać, tak jak ekscelencja ksiądz biskup powiedział i tak powinno być właśnie tutaj lokalnie. I chciałabym, żeby była dyskusja, żebyśmy rozmawiali, jak przeciwdziałać. Chciałabym, żebyśmy usłyszeli Wasze opinie, uwagi i pomysły na Polskę obywatelską. Zachęcam do dyskusji i bardzo proszę, żeby podchodzili Państwo tutaj, bo taka właśnie małe nieporozumienie, że to nagłośnienie nie jest takie, jakbyśmy sobie życzyli, ale chyba już teraz dobrze słychać, prawda? No, to bardzo proszę, kto chce zabrać głos, to zachęcam do zadawania pytań. I proszę tutaj podchodzić do mikrofonu. Pierwsza sprawa jest Pani bardzo posłem mało aktywnym. Jakim ja jestem posłem, czy ja jestem bardzo posłem? Bardzo mało aktywnym posłem jest Pani.
No nie. Można prosić. Można prosić. Proszę spojrzeć na aktywność posłów i teraz to mnie pan zadziwił, bo jestem na 4. miejscu na 460 posłów, jeżeli chodzi o aktywność. Wydaje mi się, że moja aktywność jest taka, na ile potrafię. Jestem z Kujawsko-Pomorskiego. Proszę mikrofon, bardzo proszę. Ja jestem z Kujawsko-Pomorskiego, ze Świecia i muszę panu powiedzieć, że przyjeżdżam tutaj do mojej koleżanki bardzo często, bo jestem na emeryturze i muszę panu powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiona o właśnie takich spotkaniach, bo ja nie jestem, przyjeżdżam tutaj 2 razy do roku i za każdym razem jestem na spotkaniu. Kiedyś to się odbywało, byłam z zajazd właśnie Beskidzki, gdzie był pan profesor Świąkalski. Tak. I było przepiękne, a u nas, proszę pana, się nie dzieje nic, kompletnie. Dobrze, ale także na trybunie sejmowej przez 2 lata nie widziałem pani. Ja nie mogę. Ale ja mam 4. miejsce w aktywności. Przecież ja mam ponad... Ja skierowałam pytania do pana, do księdza, przepraszam, do jego ekscelencji księdza biskupa. Pan Maciek. Krótkie. Krótkie pytania, dobrze? Nie. Oczywiście. A jeśli dobrze rozumiem tę zachętę, to dyskusja nie tylko powinna polegać na zadawaniu pytań, ale też ewentualnie na wyrażeniu własnej opinii, jeśli można. Bo ja się poporządkuję. Nazywam się Maciej Sojotowiczka z Żywca. Tutaj z wypowiedzi księdza, jego ekscelencji księdza biskupa i również pani poseł. Teraz bliżej. Z wypowiedzi jego ekscelencji, jak również pani poseł, wybrzmiała taka teza, że jest czymś złym, że społeczeństwo polskie jest podzielone. No niewątpliwie jest podzielone, widać to gołym okiem po wynikach wszelkich wyborów, prawda, czy to parlamentarnych, czy samorządowych i tak dalej, i tak dalej. Nie rozumiem tylko tej tezy, dlaczego podział społeczeństwa miałby być czymś w demokracji niepożądanym. Proszę państwa, ja pamiętam co nieco okres PRL-u. Jak jeździłem na przykład na odcinku Żywiec-Katowice pociągiem, no czasami widziałem na tych fabrycznych murach takie napisy: cały naród z partią. Chodziło o PZPR. Oczywiście jest taka doktryna, że cały naród powinien popierać władzę. Jest coś takiego w tej chwili na przykład na Białorusi. Tam powiedzmy obserwatorzy zamienia OBWE czy jacyś inni mają swoje wątpliwości co do legalności tych wyborów, ale jak są wybory na Białorusi, no to pan Łukaszenko zdobyła zdecydowaną większość głosów. Tak. Więc ja osobiście uważam, że podziały są czymś wskazanym. Wokół podziałów może się, prawda, tworzyć dyskusja i dialog i można dochodzić do lepszych, do powiedzmy najkorzystniejszych rozwiązań. Co do podziałów. A teraz sprawa kolejna. Tutaj, ale jest spotkanie tutaj czy kim? Ale pytanie. Nie proszę pana. Nie proszę pana. Ale na temat tego, że przed nami podzielił naród i czym się to skończyło? Ale pytanie. Pytanie. Proszę. Pytanie. Czy w związku z tym jego ekscelencja i pani poseł podtrzymujecie tezę, że księdzu biskupowi? Ale czy? Dla księdza biskupa Oklaski, dla księdza biskupa i pani poseł. Dołączam się do państwa Oklaski. Dla księdza biskupa i pani poseł. Proszę pana, pan nie zrozumiał tego, co mówiłem o podziałach. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przez wiele lat, jeszcze kiedy byłem w Warszawie, studiowaliśmy taki problem, jaka jest różnica między ekstremizmem a ewangeliczną poprawnością, powiedzmy tak, nie jest dobre słowo, między takim poglądem ewangelicznym. I socjologowie różni tam wypowiadali się na ten temat, ale w końcu doszliśmy do bardzo ciekawego wniosku, że człowiek Ewangelii
różni się od ekstremy tym, że nikogo nie atakuje. Atak nie jest językiem dialogu. Nie jest. Można komuś napluć w twarz, to też nie jest dialog. Można komuś przypisać poglądy, których nie określił. Bo mówiąc o tym, że społeczeństwo jest podzielone i że powinno się dogadać w społeczeństwie pluralistycznym, przecież to trzeba rozumieć, jak pluralistyczne, to mamy różne poglądy i wszyscy razem musimy się dogadać co do istotnych spraw, żeby to państwo mogło się rozwijać, a nie pluć sobie w oczy jeden na drugiego. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja bym tylko nawiązał do wypowiedzi tego pana i chciałem się go zapytać, czy jemu chodzi o taki podział, że my jesteśmy tutaj, a wy jesteście tam, gdzie było ZOMO? O to panu chodzi? Gorszy sort. A mogę panu odpowiedzieć? Nie. Bardzo, bardzo proszę kolejną osobę do zadania pytania. Bardzo proszę. A kogo muszę pana objąć, jaki pan Rośniak, pracownik biura poselskiego europosła Wojciechowskiego? Ale... Pan ofiarą członka PO, który krzyczał, że chciał zabić nas wszystkich. Tak. Zostawi. Nie będziemy reagować. Ja mam takie pytanie, czy ksiądz nie uważa, że Kościół jako instytucja wielokrotnie został wykorzystywany do skłócania Polaków, choćby w takich sytuacjach jak miesięcznice, gdzie często pod do kościoła, egidą kościoła po prostu stawia się Polaków na barykadach, na dwóch stronach. Jak ksiądz się odniesie do takich właśnie sytuacji, jeśli chodzi o Kościół? Może od razu. Proszę pani, jest taka sytuacja, że ja mieszkam na Wawelu. Okna mojego domu wychodzą na katedrę. I oczywiście co miesiąc odbywają się tam te spotkania miesięczne w katedrze. I trzeba to było od początku jakoś tak uporządkować, bo było to bardzo chaotyczne i bardzo takie spontaniczne i nieciekawe. Chciano wnosić jakieś sztandary, jakieś proporcje, nie wiadomo co, jakąś muzykę do kościoła. Nie. Okazało się, że można to opanować. Katedra poradziła sobie, krakowska katedra poradziła sobie z tym, bo nikogo do katedry z pałkami nie puszczą i nie mówią politycznie. Jest homilia. Ja kiedyś zaspałem sobie, no więc po południu idę do katedry, jest 10, nie wiedziałem, nie łączyłem tego. Więc przewodniczyłem chyba ze 3 razy tym miesięcznicom. Proboszcz mówi homilię, ale to trzeba było opanowywać przez pewien czas, bo jawiła się grupa księży, którzy chcieli za wszelką cenę dostać się do głosu. No więc w przypadku moim stało się to raz tak, że ksiądz, który był autorem takiej opowieści o mgle i sztucznym deszczu, zalecał swoją książkę w tym modlitwie wiernych. No, ale mówię, że modlitwa na Wawelu jest spokojna do wyjścia z katedry. I tam się zaczyna polityka. To jest mniej więcej ten model, który jest także w Warszawie, ale tam w Warszawie katedra nie zachowuje się tak jak nas. I po drugie, ta miesięcznica była 10 każdego miesiąca i zawsze 18 każdego miesiąca pan Jarosław przyjeżdżał na grób brata.
zwykle z panią Martą, tak, i z dziećmi. Spokojnie, nikt tego nie zakłócał. Powstał problem wtedy, kiedy zaczął przyjeżdżać kilkoma kolumną rządową i zamykano Wawel. Kiedyś tutaj wychodząc, tak się zdarzyło, że miałem mszę świętą, bo to był Wielki Post, 10 chyba kwietnia, no i pewnie jeszcze wcześniej. Cały Wawel był otoczony płotem takim robionym ad hoc poprzedniego dnia i całe dojście do katedry zamknięte i policjantów przynajmniej 50. Ostatnio wychodziłem, ostatnio to było przedwczoraj, nie wiedziałem, że jest, pomyliłem 9 z 10 i wychodziłem wychodzę z katedry, byłem umówiony na wyjazd poza Kraków, patrzę się, zakorkowane wyjście. Ale to wyjście z Wawelu, od Bramy Herbowej do Kanoniczej, no to jest, ja wiem, 60 metrów. Połowa ludzi to był ten korek. Te miesięcznice tracą popularność. Ale polityka była. Przeszedłem, nie zaczepili mnie, no bo zresztą nie ma problemu. Nie boję i nie mam problemu z tym. No ale no cóż, ten argument, który się przytacza, słuszny, częściowo przynajmniej słuszny, że jeśli te miesięcznice staną się świętem państwowym i to dwa razy w miesiącu, no to może się nam opłaci, bo może nie pójdziemy do pracy. Proszę, blisko ust mikrofon. Blisko ust mikrofon. Blisko. Ja jestem emerytowanym oficerem marynarki handlowej. Spędziłem na morzu 45 lat. Przez jakiś okres czasu, mimo że mam dom w Żywcu, mieszkałem w różnych miejscach w kraju, w Gdyni, w Świnoujściu i na świecie. Dzisiaj, kiedy przyszedłem naprawdę na to spotkanie ze względu na Jego Ekscelencję, ponieważ jego wypowiedzi w radiu, w telewizji bardzo mi jakoś odpowiadają. I pamiętam taki okres czasu, kiedy byłem młodym człowiekiem, był list biskupów polskich do biskupów niemieckich proszących o wzajemne przebaczenie. Później mieliśmy Jana Pawła II, następnie był Benedykt XVI. I jakoś to przebaczenie między nami i Niemcami nie zawsze ma taki oddźwięk, jak powinien być. Z jednej strony chcielibyśmy żyć tak jak Niemcy, z drugiej strony praktycznie zazdrościmy im wielu rzeczy. Ale nie w tym sens. Sens jest w tym, że w 1981 roku, kiedy byłem na statkach rybackich, nastąpił narodowy zryw. Było nas wtedy chyba 8 albo 9 milionów Solidarności. Ale bardzo szybko w tej Solidarności nastąpił rozłam, ponieważ jedna Solidarność drugiej zaprzeczała. Sam brałem w tym udział, ale byłem w Solidarności tylko niespełna 8 miesięcy. Wycofałem się z tego po prostu bałaganu, który był i dążył do tego, żeby uzyskać jak najwięcej w tym całym zamieszaniu. Dzisiaj śmieszą mnie pewne takie czy inne sprawy, które po prostu mówią ludzie młodzi, którzy nie mieli w ogóle pojęcia o Solidarności. Ja widzę, że wy tutaj jesteście w większości w moim wieku. Ja mam 68 lat skończone i w tamtym czasie miałem 32 lata. Kiedy wyraża się na temat Solidarności tamtego okresu człowiek, który był dzieckiem, to nie ma pojęcia o tym,
jak ta Solidarność wyglądała i z jakich ludzi ona się składała. Dzisiaj w naszym kraju głównym problemem jest wzajemne zaufanie nawet do sąsiada. Już nie mówiąc o pewnych sprawach związanych z zaufaniem do władzy przy pewnych sprawach. Nie da się nic zrobić z niczego. Jak ktoś napisał w Księdze Mądrości, że z pustego to nawet Salomon nie narobił. Chcielibyśmy mieć, ale chcąc mieć, trzeba się poświęcić do jakiejś sprawy lub do czegoś. I dzisiaj, kiedy jesteśmy w kraju wolnym, już 25 lat, każdy ma inny pogląd, jeśli chodzi o kwestię tej wolności. A zarazem zysków, które wynikają z tej wolności. Nie da się nic zrobić za darmo i bezmyślnie. Uważam, że dzisiaj w Polsce główny problem, jaki jest, to jest podział. I to jest podział na płaszczyźnie materialnej, bo ten ma, drugi nie ma. Mówi się o ludziach, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, innych krajów naszych ościennych, ale ja podziwiam tych ludzi. Dlaczego? Ponieważ ludzie ci... Pytanie. Ludzie ci po prostu zdobywają wiedzę. I dlatego moim zasadniczym pytaniem jest, co powinien zrobić dzisiaj rzeczywiście Kościół w stosunku do tego, co robił kiedyś, kiedy nie mieliśmy wolności. Bo wtedy Kościół był ostoją naszej wolności i naszej tożsamości. Dziękuję bardzo, proszę pana. Ja myślę, że to zawsze się tak dzieje, że wzywamy ratunku wtedy, kiedy jesteśmy w wielkiej potrzebie. Chciałem jedną rzecz sprostować. Kościół to nie tylko hierarchia kościelna, to my wszyscy. Nie można wymagać od hierarchów, nie lubię tego słowa, bo to jest, no ale tak się mówi, no, żeby się zachowywali w jakiś egzemplarny sposób. Nie zawsze ich na to stać. Wydaje mi się też, że to, co się stało za czasów, już jak byłem w Warszawie, potem to się pogłębiało, no nastąpiło jakieś zauroczenie pewną wizją świata nierealną. Zamiast się brać do roboty i uczyć ludzi miłości, nastąpiło to przylepienie się do jakiejś frakcji i mamy spokój. Oni tam za nas to wszystko powiedzą. No niestety. Nie udało się tego zmienić. I wydaje mi się, że to jest także kwestia pokolenia, które przyszło. To pokolenie, które jest zupełnie oderwane od doświadczenia takiego ciężkiego, jakim była II wojna światowa, komunizm. No są ludzie młodzi, którzy no już wychowani są, 25 lat jak mają w tej chwili. No to ileż nic nie muszą wiedzieć. Z tego nic nie wiedzą. Ja kiedyś usłyszałem od jednego z młodych księży, który się angażował w narodowców, powiedział mi, a cóż ksiądz biskup ma za doświadczenie? No mam 83 lata, no on miał pewnie 27. No to proszę. Pytanie następne. Moje nazwisko Tomasz Szaczek. Ja mam krótkie stwierdzenie, a potem pytanie do księdza biskupa. Pamiętam, jak bodajże w 1993 roku ksiądz biskup został sekretarzem Komisji Episkopatu Polski. Pamiętam taką wypowiedź, która mnie trafiła zupełnie w zupie. Ponieważ ksiądz biskup powiedział, że jest antyklerykałem. W ustach biskupa wydawało mi się to nierealne.
ale przez cały okres czasu ksiądz biskup moim zdaniem udowodnił, że to prawda i za to bardzo dziękuję. Drugie pytanie i chciałbym o możliwie szczerą odpowiedź. Czy ksiądz biskup widzi obecnie w Episkopacie na środowisku? Nie radzę nikomu, żeby mnie naśladował, bo to dużo kosztuje. Ale jeżeli chodzi o to, że jestem antyklerykałem, tak. I myślę, że każdy z nas powinien być antyklerykałem. Bo klerykalizm to jest wywyższenie człowieka do jakiejś wyższej rangi. Myśmy są z ludu wzięci i dla ludu postanowieni w tych sprawach, które prowadzą do Boga. Nikt nam skrzydeł nie przyprawia. A jak sami chcemy się jakoś tam wyróżnić, no to niestety to jest zła droga i to do niczego nie prowadzi. Bo nie jesteśmy dla siebie, tylko jesteśmy dla drugich. I powinniśmy być naturalni, normalni. No chociażby taki nie byle kto, bo kardynał Wojtyła był człowiekiem tak normalnym, że ludzie nie zauważyli u niego świętości. Tak. Tyle. Głośniej. Bliżej. Księże biskupie, mam takie zapytanie. W świetle dokumentu, takiej instrukcji Redemptoris Sacramentum o dyscyplinie, zwłaszcza dotyczy chyba Najświętszej Eucharystii. Głośniej. Jest w dokumencie... No niech pan zrozumie, że trzeba głośniej, bo oni nie słyszą. W dokumencie Redemptoris Sacramentum o dyscyplinie odprawiania mszy świętej jest taki zapis, który mówi, że Najświętszego Sakramentu nie powinno się łączyć ze sprawami politycznymi. W szczególności powinno się unikać takich akcentów podczas celebracji mszy, które mogłyby sprawić wrażenie, że jest ona sprawowana w innym celu niż no właśnie odprawienie Najświętszej Ofiary. Chciałem zapytać w tym kontekście, jakie jest zdanie księdza biskupa na temat ze względu na opcję polityczną, dopuszczania podczas mszy świętej za ołtarz polityków, którzy wygłaszają różnego rodzaju deklaracje, czy to nawet są podziękowania, czy to są czasami, tak jak w ostatnim czasie, różnego typu podziękowania ze strony hierarchii. I pytanie takie, czy drugie jakby konsekwencją tego, czy ksiądz biskup podziela też pogląd, że polaryzacja obecna społeczeństwa, ale także polaryzacja Kościoła w kontekście opowiedzenia się wyraźnego w tej chwili po jednej stronie politycznej może stanowić docelowo takie zagrożenie wewnętrzne, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, nasz rozwój. I tutaj mamy również na myśli taki odpływ pewnej grupy wiernych, która jakby może mieć poczucie, że nie jest dostatecznie oparta troską duszpasterską. Jako odpowiedź na sprawę tej mszy świętej odwołam się do niedzielnej mszy świętej ostatniej, kiedy brałem udział w uroczystościach stulecia śmierci brata Alberta Chmielowskiego. Wielka celebra i podczas tej celebry dwa listy prezydenta i pani premier odczytane podczas mszy świętej. A jeszcze był wojewoda, a ja się pytam, może jeszcze burmistrz i wójt. To nie są rzeczy, które... Msza Święta jest zamkniętym cyklem modlitwy i te rzeczy można zrobić po, albo można zrobić przed. No i proszę sobie wyobrazić, ja kilka razy siedzącemu koło mnie koledze biskupowi mówię cyrk. Cyrk i cyrk. Oklaski, przerwane przemówienia, no nie. Podczas mszy świętej. Jest to zakazane w przepisach kościelnych, ale
no nie wszyscy rozumieją, że może sobie zyskają władzę, przychylność władz tego rodzaju postępowania. A ta druga rzecz, o co chodziło? O to, czy ksiądz znajdzie na śladowce. Nie, to nie słyszałem tego, to było przedtem. Czy ksiądz również może podzielić pogląd, że ta polaryzacja w Kościele w tej chwili może sprawić, że część wiernych, która nie utożsamia się z tym... Odpowiadam, może sprawić, ale na to, proszę pana, Kościół był podzielony już od samego początku. To jest diabelska robota. Ale co zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, żebyśmy my osobiście byli świadkami Chrystusa. I nie wypominajmy innym, że są gorszymi świadkami, bo wtedy się wywyższamy. To niestety w nas to siedzi, że każdy z nas chciałby być o stopień wyższy. A ja jestem z drugiego sortu tym bardziej, więc... Ja też. Ale a propos tego drugiego sortu, proszę państwa, to jest rzecz bardzo poważna. Bo jeżeli ja słyszę z ust pierwszych odpowiedzialnych za to państwo, dwóch najpierwszych, że w Polsce są gorsi i lepsi, to jest rasizm. To jest rasizm. Jeżeli widzimy, że jedni są dobrzy, a drudzy są źli i aprobujemy ten podział, to znaczy jesteśmy rasistami. To jest ciężki grzech i ciężkie przestępstwo. Moje nazwisko Miodońska Janina, jestem emerytowanym lekarzem, ale jeszcze czynnym zawodowo, częściowo. Mam kilka pytań, ale jedno pozwolę sobie zadać w kuluarach, bo podejrzewam, że wywołałoby ogromną burzę. Natomiast mam dwa pytania. Czy zdaniem księdza biskupa wszystkie uroczystości, obojętnie czy to świeckie, czy jakiekolwiek, powinny zaczynać się mszą i czy to powinno stać się obowiązkiem narodowym? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy zdaniem księdza biskupa ekshumacja zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej wbrew woli rodzin nie jest brakiem szacunku i dla tych rodzin, i dla tych zmarłych? Oczywiście w każdym działaniu powinno się zachować umiar. Bo jeżeli się będzie wszystko rozpoczynać mszą świętą, to nie starczy nam księży. A może to jest po to, żeby ktoś miał okazję się tam pokazać. I tu myślę jest ten brak umiaru. Nie na każdej i myślę, że raczej z rzadka, a porządnie się zachowując. Bo co do tego mam wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o drugą sprawę? Ofiary smoleńskie. Ja byłem zawsze przeciwny ekshumacjom, wbrew woli zainteresowanych, z tym, że w przepisach prawa Polski jest możliwość dokonania ekshumacji wbrew woli rodziny. Cała sprawa ekshumacji, oczywiście jest źle załatwiona przez Rosjan, to widać, że potraktowali to może nie umyślnie, ale z pośpiechem, bo przy takich katastrofach, a rozmawiałem na ten temat z ludźmi, którzy się tym zajmują, jest niezmiernie trudno z masy ludzkich szczątków 96 osób wydobyć w ciągu 2-3 dni to, co trzeba. Ale pośpiech był... A pośpiech był podyktowany przez nas. Oczywiście także i to, że nie było ekshumacji w Polsce, na co przewiduje prawo polskie, wyniknął z tego, że te rodziny miały już dość tego. Musiałyby czekać co najmniej miesiąc, dwa na wyniki tych sekcji.
Ale jeżeli chodzi o, no to powiedziałem, z punktu widzenia moralnego, wydaje mi się, że to jest nadużycie wielkie, a jak ktoś uważa, że prawo mu wystarczy, no to już jest jego odpowiedzialność. Dzień dobry, Zbigniew Czarnik, Kopieluch. Zaszczyt to dla mnie być w takim towarzystwie. Księże biskupie, Kościół to my, a jaki procent duchowieństwa myśli tak ksiądz biskup? To jedno pytanie. Druga sprawa, Trybunału już prawie nie ma, sąd się sypie, policja wojskowa sprawa. Może by nam udzielił ksiądz biskup wskazówki, bo za niedługo już te dyskusje będą bezprzedmiotowe. I jak my się mamy zachować dalej? Dziękuję. Jak się to było? Proszę pana, ja nie jestem medycem zdolnym do tego, żeby państwu podać receptę. No nie jestem przede wszystkim farmaceutą, a metody, a recepty socjologów, acz oparte na różnych sondażach, bardzo często się nie sprawdzają. Zauważmy, że pogoda się też nie da ustalić z wyprzedzeniem wielu dni, a nawet na drugi dzień się ludzie mylą. Mówię, zachowujmy się jako ludzie. Uczciwi, proszę? Idźmy na wybory, płacimy podatki i tak dalej, i tak dalej. To jest droga uczciwego obywatela, który wywiązuje się z tych wszystkich obowiązków, które ma i czerpie z tego korzyści. Czyli czerpie korzyści z pomnażania dobra wspólnego i dobra człowieka. Być człowiekiem to jest podstawa każdej dobrej wspólnoty. I Polsce tego bardzo potrzeba. Ja mam, przepraszam bardzo, krótkie pytanie. Czy ksiądz biskup podziela pogląd, że wieczny odpoczynek daje im, raczej im dać Panie, że prezydent, który zginął w katastrofie, został pochowany na Wawelu? Czyja to była decyzja? Dlaczego na Wawelu? I drugie pytanie. Czy ksiądz biskup podziela zdanie, że Kościół w sporze politycznym, jakiego Polska nie miała dawno, opowiedziałby się po jednej ze stron? Dziękuję. Może odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o pochówek na Wawelu, to ja wtedy byłem. Byłam msza święta w Kościele Mariackim, był ksiądz kardynał Macharski, ksiądz kardynał Dziwisz i pan profesor Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym się umówiliśmy się wcześniej, że pojedziemy w tym dniu do Warszawy. I jadąc do tej ja już usłyszałem po raz pierwszy w zakrystii, że jest myśl pochowania Kaczyńskiego na Wawelu. Jadąc, usłyszałem już tuż za Krakowem pytanie od dziennikarzy, co ja myślę o takim pochówku. Odpowiedziałem mniej więcej w ten sposób, że na Wawelu nie leży żaden z prezydentów. Że byłby to pewien precedens. Właściwie nie ma gdzie tego prezydenta pochować. No a jeżeli już na Wawelu, to może nie od razu. Może by go pochować prowizorycznie, czy w Warszawie, czy gdzie indziej, a jak się naród upomni o to, żeby to było na Wawelu, to się go pochowa na Wawelu. Decyzja należała do kardynała Dziwisza. Byliśmy gośćmi w nuncjaturze apostolskiej. Przez tę całą drogę do Warszawy były telefony stąd, stamtąd, z owąd. No i w samej nuncjaturze trwały na ten temat debaty. Okazało się, że decyzja zapadnie o godzinie 5 po południu. Czekaliśmy do tego czasu. Decyzja była na pochowanie. Na pochówek na Wawelu.
Motywowane to było, to wiem doskonale, bo ksiądz kardynał Dziwisz mi to wprost mówił, że on był przekonany, że taki pochówek pozwoli zjednoczyć się Polakom bardziej. No, to jest, taka jest prawda. Kto, ja byłem przeciwny. Mam, takie miałem zdanie, ale to jest, każdy mógł mieć swoje. A co jeszcze tam było dalej? Drugie pytanie. Panie. Kościół podzieli w sporze politycznym, czy ksiądz biskup podziela zdanie, że opowiedział się po jednej ze stron sporu politycznego? Ja? Kościół. Dlaczego? No się... proszę pana, to jest... No nie, hierarchowie to nie można mówić, że Kościół. No nie składajmy wszystkiego na ich głowy. Jesteśmy Kościołem także i my. Czy się opowiedział? No musiał, jeżeli chodzi o dokumenty, które wyemanował episkopat w ostatnich latach, nie opowiedział się. Co więcej, są dokumenty pewno bardzo trudne do... Nie, bo można w internecie odczytać, które... Na przykład domagały się, od lat się domaga episkopat o dopuszczeniu uchodźców. Od lat. Ostatnio piszą, że ambony w kościele... Proszę pana, to jest tak. Generał zarządzi, a żołnierz robi swoje. No, generał ma prawo wezwać go i rozstrzelać za to. No. A co ma zrobić biskup? No? Wy się ruszcie, przepraszam, mówię wy, państwo się ruszcie. Jak słyszycie takie wypowiedzi, protestujcie. I to podczas takich wypowiedzi. To skutkuje. Ja takie krótkie pytanie. Mam rodzinę na Podkarpaciu. Po ostatnich wyborach zadałem mi takie pytanie. Dlaczego głosowaliście, no politycznie niezależnie, dlaczego głosowaliście na PiS? Prosty człowiek odpowiedział mi, ksiądz tak kazał. No i to jest największa zdrada Kościoła. Zdrada. Kościół, ten ksiądz zdradził Kościół. We wszystkich kościołach w Polsce. Nie. Proszę pana. Nie we wszystkich, bo. Bo jeżeli na PiS głosowało 35%, to gdzie jest reszta? No. Proszę bardzo. Kto z państwa chce zadać pytanie? Jest ktoś z państwa jeszcze? Tylko krótko. Idzie. Ktoś tam podchodzi, ale może wychodzi. Moje nazwisko Hajdu, jestem z Podkarpacia, ale mieszkam już tu ponad 40 lat żywcy. To tak tylko dla informacji. Ja chciałbym po prostu takie złożyć zapytanie odnośnie podziału w Polsce. W moim głębokim przekonaniu podział w Polsce wynika stąd, że są różne wyjaśnienia czy tłumaczenia naszej przeszłości historycznej. Na tym tle po prostu nie ma prawdy. Prawda jest kamuflowana i pod potrzeby polityczne jest zagospodarowywana. I w związku z tym ten podział głęboki jest bardzo trudny do zlikwidowania, ale możliwy. Trzeba zacząć od tego, żeby tą prawdę, że tak powiem, upowszechnić i nie dopuszczać kłamliwych jakichś zdarzeń politycznych, które są na potrzeby jakiejś określonej jednej partii. Ja mam, że tak powiem, z księdzem biskupem jestem 4 lata może różnicy w tego, także mamy swoje doświadczenia w przeszłości frontalnej, po wojnie, przede wszystkim po wojnie. Ja pamiętam, ksiądz trochę wcześniej. Także moje zapytanie jest, czy sens, czy próba naprawy tego podziału głębokiego w Polsce
leży, tak jak ja myślę, w sprzeczności historycznych zdarzeń, które są zupełnie inaczej interpretowane przez społeczeństwa, przez grupy, ze względu na to, że byliśmy kiedyś pod zaborami i stąd mogły mieć zdarzenia zupełnie niezrozumiałe w jednej części Polski w stosunku do drugiej części Polski, chociażby Podkarpacie, a na przykład poznańskie, taka różnica, czy inne województwa. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Proszę pana, jest tak, że historycy badają historię i starają się ukazać jakiś obraz tych dziejów. Nigdy ten obraz dziejów wystudiowany nie jest pełny. Brak źródeł, i zawsze nacisk władców na to, żeby o nich pisano dobrze, a na tamtych innych no, obrzucić można było czymkolwiek. Z mojego doświadczenia wiem, że ja miałem zamiłowania historyczne i kiedy poszedłem do gimnazjum, nie do gimnazjum, już nie mogłem iść, bo właśnie wtedy zmieniali, była reforma i po szóstej klasie musiałem iść do siódmej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej i jedenastej. Ale profesorowie tego gimnazjum byli prawie, no wszyscy byli przedwojenni. Ja się uczyłem z podręcznika Nankera, prawie na pamięć go umiałem. To była Polska królów i władców. Od samego początku nie, bo nie mogli. Ale już jak byłem blisko matury, to już się pojawiały książki, które pisały inną historię. Historię o tyle przydatną, że w tych podręcznikach ukazywano lud jako podmiot historii. O tyle dobre, ale fałszywe. Bo każdy, kto chce zmieniać historię, zmienia ją na swoje kopyto. I dlatego myślę, jeżeli włączy się w taką akcję dzisiejsze środki przekazu, które mają moc stwórczą, to co tydzień możemy mieć inną historię. Tak. Więc to nie sądzę, żeby to pomogło. Trzeba mieć swoich ulubieńców i jeżeli ktoś inaczej o tym myśli, zostawić to. Ale jak się tego używa jako oręża politycznego, no to jest niedobrze. Weronika Broda, jestem emerytowaną dyrektorką ośrodka wczasowego Jątek w Korubielowie. Często biorę udział w spotkaniach organizowanych przez panią poseł Małgosię i bardzo, bardzo dziękuję Małgosiu za to, że zaprosiłaś ekscelencję tutaj do naszego zacnego grona. I chciałam powiedzieć, bo padło pytanie tutaj, czy są inni dostojnicy, hierarchowie kościelni, którzy się zajmują takimi tematami. Otóż są. Często bywam w Łodzi, jest tam profesor Paweł Giżyński, który również w telewizji się wypowiada i również podkreśla, jak należy w obecnym, trudnym, zwariowanym, że tak powiem, świecie podchodzić do życia. Przede wszystkim trzeba być człowiekiem i dostrzec również drugiego człowieka. Przecież wszyscy jesteśmy katolikami. Może nie wszyscy, ale wydaje mi się, że większość z nas. To skoro jesteśmy katolikami, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, to powinno na każdym kroku każdemu przyświadczać. A niestety jeden drugiego obmawia, jeden drugiego by w łyżce wody utopił, więc tu ogromna prośba do biskupa Pieronka, żeby jakoś przybliżył, że przecież powinniśmy inaczej w tych trudnych czasach, bo tak jak tutaj było powiedziane, że wojna dosłownie jak gdyby za rogiem, popatrzeć w świecie co się dzieje, mamy Koreę. Niewesoło jest również w samym Waszyngtonie, tam też są ludzie niezadowoleni w Ameryce, nie tylko u nas. We Francji byli niezadowoleni, w Niemczech będą wybory, w Anglii, więc przestańmy po prostu tą agresją, bo agresja rodzi agresję. I przestańmy tą agresją po prostu podsycać tą atmosferę, tylko zacznijmy trochę inaczej. Również do dostojników takich jak właśnie tutaj
biskup Pieronek jest Opolszczyzna, jest tam biskup Czajak. To są również moje rodzinne strony, bywam tam często, więc wiem, że tam też inaczej ludzie podchodzą. Nie są tak zajadliwi jak to, co się dzieje w tej Warszawie. Kiedyś dowcipna taka była piosenka. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa. Wydaje mi się, że może przeniesienie tej stolicy do Krakowa rozwiązałoby ten problem, bo tam jest tylko jakaś taka straszna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tylko blisko. Blisko. Bardzo blisko ust. Bardzo blisko. Szanowny księże biskupie, szanowna pani poseł, szanowni kochani zebrani, tak liczni, z którego się bardzo dziękuję wam za to w imieniu całego gremium. Szanowny księże biskupie, jesteśmy, mówię to już w liczbie mnogiej, nie osobiście, bardzo wdzięczni za wystąpienia telewizyjne. To nas buduje. Jak wiemy, że biskup Pieronek wystąpi, gromadzimy się przy telewizorach. Jest ksiądz kochanym biskupem na naszym terenie. Jestem... Dobrze, że mnie ktoś kocha. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takiego człowieka u nas i że zechciał ksiądz z nami się spotkać. Dziękujemy za to. Dziękujemy pani poseł za te liczne spotkania w terenie. Jest pani najbardziej pracowitym posłem, którego pamiętam w moim długim życiu. Przedstawiamy się, nazywam Agnieszka Szczotka, wieloletnia nauczycielka i samorządowiec 16 lat, sekretarz gminy Rajczyn. Także z Radziechowami bardzo bliskie kontakty mamy i są tam wielcy ludzie w Radziechowach. Chciałam tutaj dotknąć sprawy konstytucji. Przecież ci, którzy chcą zmieniać konstytucję, oni są w ogóle do tego nieprzygotowani, ani naród jest nieprzygotowany. To jest skandal, żeby w tak szybkim tempie demontować to, co zrobili nasi poprzednicy w takim wielkim trudzie, zgodzie i solidarności i z prawicy, i z lewicy, i z centrum. Nie możemy dopuścić do zmiany konstytucji. Amerykanie mają konstytucję od 1774, może się mylę, roku i oni jej nie zmieniają, ale ulepszają. Nie wolno dopuścić do tego, żeby ta konstytucja wypracowana w tak mozolnym trudzie, różnie mówią na ten temat, ale trzeba ją szanować. I przestrzegać. I przestrzegać. O, brawo, tutaj pani mi podpowiada. Tylko co my mamy zrobić, jak będzie referendum? Co my mamy zrobić? Referendum konstytucyjnego nie ma, nie można. Pytanie tutaj. Tak. Nie ma znaczenia. Konstytucję musimy utrzymać tak, jak jest. Jedynie możemy coś pozytywnego zmienić. Nie możemy dopuścić, bo to jest chaos. Mamy już tyle chaosu w Polsce, że głowa mała. Nie możemy dopuścić do następnego chaosu. I bardzo prosimy, żeby ksiądz był w telewizji, żeby jeszcze ode mnie zależy. Spotkanie było tutaj w naszym wieczorze. Będziemy postulować. Jeszcze raz chcę podziękować, nie zabieram się tej sali. Otóż mówię. Dziękuję bardzo. Proszę pani, jest taka rzecz, że Polska chce się wzorować na Węgrzech. Ale różnica jest zasadnicza. Przywódca węgierskich, jak oni się tam nazywają, Orban, uzyskał większość konstytucyjną. I on zmienił konstytucję.
Jak ją zmienił, tak ją zmienił, ale miał do tego prawo, miał do tego uprawnienie. A my nie mamy, nasz rząd nie ma większości konstytucyjnej i dlatego... Dzięki Bogu. No ale dlatego będzie chciał robić i zrobi, co będzie chciał. Zrobi, co będzie chciał. Bo rzecz się rozpoczęła tym, że uchwalono ustawą sprzeczną z konstytucją kwestie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. A potem uznano, że to już wszystko jest, to jest taka kula śniegowa, która zagarnia wszystko i może dojść do wszystkiego. Dziękuję. Kończmy. Szanowni Państwo, czy są jeszcze pytania? To będziemy powolutku kończyć. Ja jeszcze chciałabym... Mariana, kwiatki. Kryście. Janusz, chodź. W imieniu wszystkich zebranych chciałabym bardzo serdecznie ekscelencji księdzu biskupowi podziękować za to, że zaszczycił nas swoją obecnością. Za te wszystkie słowa wypowiedziane, bardzo nas pouczające i jesteśmy przekonani, że jeszcze ksiądz biskup do nas dojedzie i bardzo byśmy tego sobie życzyli. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, Bóg zapłać.